Cześć, jestem Perez, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Tak, nie było mnie przez chwilkę, ale może o tej przerwie to jeszcze Wam na koniec powiem. Teraz zacznijmy od moich dwóch vintage'owych zegarków. Zacznijmy od Junghansa. Tak, wszyscy kojarzycie Junghansa pewnie. Firma Junghans, Max Bill na przykład. Moja żona posiada właśnie fajnego Max Billa, takiego kwarcowego. Jest naprawdę, moim zdaniem, fantastyczna firma. Made in Germany i tak dalej, i tak dalej. No i kupując tego Junghansa, którego mam, ja już miałem pewną świadomość istnienia takiej firmy, świadomość tego, że to jest porządna firma, ale może zacznijmy od tego, jak to było kiedyś. Ja już nie pamiętam, czy ja go kupiłem mając ten kanał, interesując się tak głęboko tymi zegarkami, czy po prostu wiedząc, co to jest Junghans troszeczkę. Ogólnie kiedyś miałem taki patent i nie polecam nikomu tego patentu, tylko Was informuję, że miałem taki. Wyglądało to tak, że myślałem, że jestem najszczwańszym człowiekiem na świecie i wchodziłem na taki portal, pewnie znacie, najstarszy stragan w Polsce, niektórzy mówią, ale drogo. Tak, wchodziłem sobie tam, filtrowałem zegarki i nie kup teraz, a licytację. I ustawiałem sobie najkrócej, ile jeszcze będzie trwała licytacja. No i mi się wyświetlały i liczyłem na to, że pojawią się tam zegarki, które komuś gdzieś tam akurat no, zapomniał o tym, że to taki wystawił, ktoś że gdzieś tam zapomniał, że licytował, że ja będę tym najszczęśliwszym człowiekiem, który trafi akurat w tę licytację i tak, no wiecie, człowiek liczy na taki łut szczęścia. No, ale to się wiąże z tym, że jak trafiacie na licytację, gdzie na przykład jest minuta do końca, a nie wiecie, co to jest za zegarek, nie śledzicie tego zegarka, tylko po prostu go widzicie, to albo podejmujecie decyzję, że go wchodzicie w tą licytację, albo nie. Za bardzo sprawdzić się w tym czasie nie da, jeśli to jest na przykład minuta do końca licytacji. No, ja miałem taką, ustawiłem sobie w głowie kwotę, do której jestem w stanie gdzieś tam sobie tak, powiedzmy, no, poświęcić, nazwijmy to, poświęcić pieniądze na taki zegarek i zobaczyłem właśnie Junghansa. No i w głowie miałem, dobra firma. Patrzę, no stary zegarek w takim średnim stanie. Może dlatego ktoś go nie widział, ponieważ on jest w takim średnim stanie, ale firma jest super. Dobra. I szybka decyzja. Albo wchodzę, albo nie. No i już nie pamiętam, jaka tam była kwota, ale ją przybiłem. Koniec końców, ten zegarek ja chyba za 120 parę złotych wygrałem, ponieważ byłem taki szczwany, bo wiedziałem, że ktoś da pełną kwotę, to ja dałem dwa dodatkowe złote czy coś takiego, no mniejsza z tym. No i wygrałem tą licytację. No ale tak jak mówię, no nic nie sprawdziłem o tym zegarku, nic nie wiedziałem o tym zegarku, nawet za bardzo nie przeczytałem tego tekstu, który był a propos tego zegarka. Po prostu wszedłem, zobaczyłem, kliknąłem, kupiony. No i przyszedł do mnie ten zegarek. No i tu się pojawia pierwsza kwestia. Ogólnie mi się ten zegarek bardzo podobał i podoba nadal. Tyle, że nie na moim nadgarstku. Otóż, tu się pojawia taka pierwsza kwestia. Bądźcie proszę świadomi, jakie zegarki mają dobrze się na waszych nadgarstkach. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale wiem, że na pewno między 39 a 43 zegarek na moim nadgarstku będzie w miarę okej. Ale już podejmować decyzję, to już muszę go sobie gdzieś tam zobaczyć, założyć, przymierzyć i tak dalej i wtedy dopiero podejmę decyzję. Ponieważ ten zegarek, o którym ja Wam teraz mówię, no jego wymiary były trochę za małe. I to jest jeszcze, powiedzmy, że kwadrat. I w kwadracie to też jest trochę inaczej. Zupełnie inaczej, no okej, nieważne. Jak ja go założyłem na mój nadgarstek, to powiem Wam szczerze, to było takie nie. No i się okazuje, że jak się patrzy na te wymiary 33, a 43, przecież to nie jest taka duża różnica. Ogólnie w życiu, na co dzień, to nie jest duża różnica. Ale w przypadku zegarków jest duża różnica. Ja wiem, że ja tutaj nie odkrywam jakiejś Ameryki, tylko tak się z Wami dzielę tymi moimi przeżyciami. No i się okazuje, że na moim nadgarstku ten zegarek, moim zdaniem, bo ktoś może zobaczyć, bo nie, no, leży jak ta lala, nie? Ale moim zdaniem, i to pewnie wynika z tego, że noszę większe rozmiary zegarków na swoim nadgarstku, z tego właśnie może to wynikać, że mi jakoś tak nie przypasowało. Ale no,
Traf chciał, że moja żona ma taki nadgarstek, na którym ten zegarek jej podpasował i to jak znalazł. Także, uff, nie było to, powiedzmy, stracone 120 zł. Bo mojej żonie się podobało, dokupiłem do tego fajny pasek i on naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Dobra, to jest pierwszy zegarek. Drugi zegarek to też się wiąże z licytacją. Tylko, że już nie na najstarszym straganie w Polsce, tylko na grupie facebookowej. Była taka sytuacja, że... A, i tu mówimy o Seiko. O tym. Teraz pewnie wam gdzieś jakoś pokazuję te zegarki, także... No i tu mówimy o sytuacji, w której jeszcze nigdy nie licytowałem czegoś na facebookowej grupie. To jest trochę inaczej. No tak, no jak macie ten portal, no to tam macie klik, klik, klik. Tutaj trzeba było coś napisać w komentarzu i trzeba było, no trochę inaczej to się odbywa. Więc chciałem sprawdzić. Też miałem ustawioną w głowie kwotę, ile byłem w stanie wydać na ten zegarek i do niej sobie ustawiłem, że to jest mój limit, to jest max. Może 10 czy 20 zł więcej bym dał. No i chciałem sprawdzić, jak to jest. No i nagle się okazało, że jest zegarek. Jest zegarek, który wygląda po prostu fantastycznie, moim zdaniem. Wyglądał piorunująco dobrze. No to podjąłem ryzyko i dawaj, licytujemy. No i na koniec licytacji byłem ja i Jakub. Tak, no i Jakub wygrał. Jakub miał tam zrobił taki szczwany myk. Nie będę się dzielił tym mykiem, bo może kiedyś ja z niego skorzystam. Jakub zrobił bardzo szczwany myk i Jakub wygrał. I gratulacje dla Jakuba, bo się później okazuje, że Jakub był fantastycznym, jest fantastycznym ziomeczkiem. I cóż, no i wygrał tą licytację, tam sobie napisaliśmy. Ja mówię, spokojnie, wszystko graj buczy. Super, jest świetnie. Ja jestem zadowolony, bo wziąłem udział w tej licytacji. Ty powinieneś być zadowolony, bo wygrałeś ten zegarek. No i tam sobie jeszcze pogadaliśmy. No, ale jak już sobie pogadaliśmy, to tam napisałem, że jakbyś kiedyś chciał, jeśli by się okazało, że no nie wiem, będziesz chciał się go pozbywać, to po prostu miej na uwadze, że ja byłbym zainteresowany i najpierw do mnie zagadaj, będę miał fundusze, będę dalej zainteresowany, to wtedy go od ciebie odkupię, nie, no to sobie gdzieś go wystawisz na świat. No i traf chciał, że Jakub po jakimś czasie, już do końca nie pamiętam po jakim, ale prawdopodobnie, tak mi napisał, że właśnie zakupił jakiś zegarek, trochę go poniosło i swój budżet trochę tam gdzieś tam zegarkowy przekroczył i się pyta, że no tutaj no niby jest chemia, fajnie jest, ale przydałby mu się hajsik, czy nie chciałbym od niego tego odkupić. I odkupiłem. Za tą kwotę chyba, co on wygrał właściwie wtedy tamtą aukcję, bo uważam, że to była bardzo przyzwoita cena, jeśli chodzi o ten zegarek. No i super, przyszedł do mnie ten zegarek, ja widziałem go, znałem jego wymiary, widziałem wszystko, nawet Jakub przesłał mi zdjęcie z sufmiarką i ten, on tak, tutaj, tak się prezentuje na nadgarstku, wszystko super, wszystko wiedziałem. On przyszedł, ja go założyłem i powtórka z historii. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, jak to jest, ale zegarki bywają tak niesamowicie fotogeniczne i pęka w środeczku coś, przynajmniej u mnie, w moim przypadku, gdzie ja wiedziałem, że on jest mały i on na tym moim nadgarstku tak średnio będzie się prezentował. I sobie pomyślałem, tak go założyłem, a może ja go będę nosił takiego malutkiego na znak tego, że mam wywalone na to, co ktoś sobie pomyśli. I przez chwilę czułem się z tą myślą bardzo, ale to bardzo tak dorosło. Ale koniec końców coś było nie halo. Znaczy ten zegarek jest naprawdę moim zdaniem niesamowicie... To jest nos, w ogóle, pierwsza sprawa. Nie wiem, może wszyscy wiecie, co to jest nos, ale może ktoś tam, jedna z dwie osoby nie będzie wiedziała, co to jest nos. To wam powiem, nos oznacza new old stock, czyli zegarek stary, nazwijmy to tak, jest to stary zegarek, ale tak jakby trzymany gdzieś, nigdy nie założony. Gdzieś w szufladzie, gdzieś w magazynie, na pudle, gdzieś położony na górze, nikt go nigdy nie nosił. Jest on new old stock, czyli jest nowy, stary, gdzieś z jakiegoś tam zaplecza, powiedzmy. Tak niedosłownie, nie? Ale tak w przenośni. No i ten zegarek jest w stanie naprawdę bardzo, bardzo dobrym. Nie miał prawie żadnych, w ogóle chyba żadnych nie miał śladów użytkowania.
No i co się okazuje? I znowu przyszła na ratunek moja żona. Ponieważ ten zegarek na jej nadgarstku no, prezentuje się Ideolu. Także, moi drodzy, tak się prezentuje historia moich vintage'y. Ja jako ja nie mam obecnie żadnego vintage'a na swoim stanie, ale moja żona ma dwa. Tak, dzięki mnie trochę. Także ja to traktuję jako prezent, trochę niezamierzony, czyli taki prezent bez okazji. To też jest fajne. No ale cóż, moi drodzy, no te dwa zegarki będą już, dopóki będą jeszcze tam chodzić, cykać, będą w posiadaniu mojej żony. Także sami wyciągnijcie z tego wnioski. Czy to jest spoko dać się porwać takiemu impulsowi, czy nie? Tu już zostawiam wam do cały ten obszar komentarzy, czy mieliście takie historie w swoim życiu. Ale wniosek, jaki chciałbym, żebyście wysnuli, to jest najważniejszy wniosek, moim zdaniem. Miejcie świadomość swojego nadgarstka i to, co się fajnie na nim prezentuje. Bo mogą być zegarki, które są naprawdę fantastyczne. Naprawdę wyglądają przebajecznie, ale niekoniecznie na waszym nadgarstku. To jest najważniejsze, jak wy się czujecie z tymi zegarkami na swoim nadgarstku. Jest bardzo dużo osób, które prowadzi taką krucjatę w związku z wielkością zegarków. Że teraz firmy robią gigantyczne. No ja się zgadzam. Są niektóre zegarki, które po prostu wyglądają, moim zdaniem, dziwnie, bo są turbo za duże. Ale dla mnie ktoś kupuje te wielkie zegarki, więc komuś to się podoba. Więc ciężko jest powiedzieć, nie kupuj tego, bo mi się to nie podoba. Nie, to tak nie działa. Każdy sobie kupuje, co uważa. Osoby, które podejrzewam, mają właśnie mniejsze nadgarstki, ja je doskonale rozumiem, pewnie chciałyby, żeby wróciły te czasy, kiedy te właśnie zegarki były trochę mniejsze, bo wtedy się zwiększa ten asortyment dostępnych zegarków dla nich i jest w czym wybierać, no bo mając nadgarstek, no dosyć mały, no to te wszystkie zegarki obecnie, które, znaczy wszystkie, no powiedzmy 60-70% zegarków na rynku po prostu jest za duże dla niektórych. I ja to rozumiem, że można być sfrustrowanym. Lubię zegarki, ale mogę tylko te stare wybierać, nie? Dlatego tak, dobrze. O! Taki materiał mi się teraz nagrał. Także moi drodzy, powiedzcie mi, co sądzicie o moich zegarkach mojej żony tak naprawdę. Czy wam się podobają. Pozdrawiam Jakuba, dzięki któremu moja żona ma drugi zegarek. No dobra, to teraz może pogadajmy o tej mojej przerwie. W przyszłym tygodniu jest przewidziane przyjście na świat mojego syna. Tak. To też właśnie jest trochę taką przyczyną tych moich ostatnich, no że tak powiem, pustych weekendów. No i prawdopodobnie może tak się wydarzyć, że następne też nie będą zbyt obfitowały w materiały, ale spokojnie. Nie planuję tego kanału zamykać w żadnym wypadku. Bardzo się cieszę z tego, że cały czas przychodzicie, oglądacie, subskrybujecie mój kanał. Jednakoż no, życie może troszeczkę tutaj poprzestawiać schemat, jaki panował do tej pory na tym kanale i może być trochę inaczej. Serdecznie wam dziękuję za wyrozumiałość. No i cóż, i już nie wiem, nie będę mówił na końcu odcinka, do zobaczenia w przyszły weekend, bo nie wiem. Albo będę z Ancymonem na rękach, albo nie będę. To też ciężko powiedzieć w sensie takim, czy ja to wszystko ogarnę, nie? Może być różnie. Dobrze, dziękuję serdecznie. Bądźcie pozdrowieni i cóż, dasz burę.